Dzisiaj dostaliśmy taką liturgię na poważnie, słowo na bardzo poważnie. Zaczęliśmy od czytania z księgi rodzaju opowieści o grzechu pierworodnym o pierwszym zbłądzeniu, o pierwszej zdradzie naszych rodziców i o wstydzie. Ewangelia mówi o tym, jak można się zapędzić zapędzić w nienawiści, zapędzić w sporze. Zwróćcie uwagę, że na początku chodzi zapewne o jakąś dysputę, jakiś problem teologiczny. Być może o jakieś animozje osobiste, ambicje, urażoną dumę, ale z każdym kolejnym spotkaniem, z każdą kolejną konfrontacją to zaczyna się napędzać. I dzisiaj Jezus mówi, że są pewne granice, których przekraczać nie można. Ta jedna, o której mówi, to jest granica, kiedy dzieła Boże przypisujemy szatanowi, kiedy tak doszukujemy się w drugim człowieku zła, tak w jakiś sposób chcemy wzmocnić się i wprowadzić nasz konflikt w taki niemal kosmiczny konflikt między jasnością a ciemnościami, że sami gubimy się, zatracamy cenzurując lustrując innych, zapędzamy się i przestajemy dostrzegać Boga i dostrzegać dobro. Mamy walczyć ze złem. Mamy walczyć ze złem w naszym życiu. Mamy walczyć o naszych bliskich, więc również walczyć o ich wolność od zła, ale nie zło jest to nie, nie do zła należy pierwsze słowo, nie do Niego należy pierwsza strona Ewangelii. Nie na nim powinniśmy się koncentrować, nie wokół Niego powinniśmy budować naszą wiarę, choćby reaktywnie. Podstawą naszej wiary jest życie z Chrystusem, który nas od zła ratuje. Jest miłość i wiara w miłość. Która jest silniejsza od wszelkiego zła. Mamy walczyć ze złem, ale w imię dobra, w imię miłości. I mamy przede wszystkim o tę miłość zawalczyć. Kiedy miłości brakuje, tam rodzi się miejsce dla zła. Kiedy brakuje wytrwałości, cierpliwości do drugiego człowieka, tam bardzo łatwo, nawet w słusznej sprawie, z diabłem wejść w interesy. I nie, nie chodzi o jakieś pakty z diabłem, o jakieś cyrografy, ale działanie diabelskie, czy działanie dzielące, brzydzące się drugim człowiekiem, wyszukujące co jeszcze złego mogę w nim odnaleźć. Moja matka, moi bracia, moi siostry to ci, którzy pełnią moją wolę. To ci, Którzy pozwolili się odnaleźć mojej miłości, tej miłości wierząc, odnajdują ją, pielęgnują i troszczą się o nią, tak w sobie, jak i w innych. Bez hojności naszych patronów nie byłoby tego odcinka. Dziękujemy.